Wspaniałą robotę, jak na 50. wymianę. Zobaczcie, tutaj są od niego karty bazowe, które były w przepięknym stanie, kochani. Karty z 12-13, taka sterta kart. Każda jedna kuje. Zobaczcie, to są karty prosto z saszetki. Były też karty specjalne. Był topmistrz. Myśmy tobie też topmistrza wysłali, zdaje się, Ljuboje, jak dobrze kojarzę. Myślę, że z wymiany będziesz zadowolony, kochani. Przychodzi od Kacpra taka płyta wspaniała z grom, kochani, na PC. Kochani, nawet takie rzeczy, zobaczcie, dostaliśmy dwie kawy. Daga i ja miałem swoją Sebastian. Ja już swoją wypiłem, Kacperku. Daga nie zdążyła, dlatego że to wszystko się działo na gorąco. My szybko pakując się pojechaliśmy, słuchajcie, do Wrocławia. A tam, słuchajcie, właśnie taka niespodzianka. Stało się coś dziwnego na karcie. Wcięło nam odcinek z unboxingu Kacpra. Słuchajcie, myśmy tą przesyłkę ponad 30 minut oglądali. I tylko cały czas były wybuchy radości. Słuchajcie, Nadusia karty Forzen dostała od Kacpra. Kacper o całej naszej rodzinie pomyślał. Piękne z Krainy Lodu, z karty specjalne też. Tusia! Tusiunia! Gdzieś nam Tusiunia uciekła, kochani. W każdym razie, no te wszystkie wspaniałe rzeczy i wiele, wiele innych, kochani. Mnóstwo kart, kochani, z Update Edition, kart specjalnych. My tutaj mamy taką kupkę tych takich najbardziej popularnych, kochani, ale było dużo kart, które były naprawdę bardzo wartościowe. One już są u nas poukładane, bo ja już zacząłem sprzątać tą przesyłkę. No nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak się stanie. Kochani, do albumu trafił nam od Kacperka Hazard. Zobaczcie, Hazard po raz kolejny, bo my już wydaliśmy kiedyś Hazarda Inventi Venice. To jest karta od naszego Kacpra. Także, kochani, wspaniałe karty. 1-1. Chelsea, Manchester United. Czyli Chelsea, Gutek, Manchester, ty. Jestem United. Nie. Nie, ty jesteś City, a ty? A Gutek standardowo Chelsea, widziałem. 1-1. A kto prowadził? To po bramce proszę zawołać mnie, dobra? Dobra. Na razie jest 1-1. Kochani, natomiast wróćmy jeszcze na chwileczkę tutaj. Tutaj też sporo kart uzupełniliśmy w tym naszym albumie od Kacpra. Bazówki. Kacper ogląda nasze odcinki, to widać, dlatego że karty były pogrupowane, kochani, w toploaderkach. No pełny profesjonalizm. Kochani, jeżeli mogę prawdziwym kolekcjonerom polecić prawdziwego kolekcjonera przez duże P, to właśnie jest nim Kacper M. Trzymajcie z nim kanał, trzymajcie z nim kontakt, dlatego że to jest prawdziwy zawodowiec. Kochani, nam do niego jest daleko. Jest nam daleko do niego z prostej przyczyny. My nie mamy czasu. My mamy jeszcze w tym wszystkim, kochani, właśnie swoją piłkę nożną. Może zróbmy inaczej, kochani, żeby nie psuć wam zabawy. Ci z was, co nie wiedzą, Janukiewicz przykrył. O, i teraz, kochani, możecie zobaczyć w całej okazałości nasze pamiątki z Wrocławia. Diploma w międzynarodowym języku, bo tam było ponad 202 drużyny z 18 państw. I teraz, kochani, nie mam około 3 godzin materiału. W tej chwili nasz przyjaciel, informatyk, próbuje walczyć, próbuje go odzyskać. I jeżeli nam się to uda, Kacper, jeżeli będzie to możliwe, to twój unboxing jeszcze raz jakby na żywo zostanie puszczony. Natomiast jeżeli to się nie uda, jest mi naprawdę, Kacper, bardzo przykro. Widzowie, jest mi bardzo przykro. My robimy cały czas wszystko, żebyśmy się dla was udoskonalali. Zobaczcie, zainwestowałem w drugą baterię o większej pojemności jak tą, co mam. Czyli już się zabezpieczyłem, jakby będziemy gdzieś kręcić turniej, gdzie nie będzie dostępu do 220, to mam kolejną godzinę 20 nagrywania, kochani. Także naprawdę o was dbamy, jesteście dla nas ważni, natomiast nie mamy na to wpływu. Karta SD działa na zasadzie dyskietki, coś się dziwnego zadziało, nie mam pojęcia, kochani, po raz pierwszy nas zawiodła od roku. To nie jest konkretnie ta karta, ale tak ona wygląda. Ta karta, kochani, to jest jej zmienniczka, natomiast ta, która nam nawaliła, jest w tym momencie w sklepie u naszego przyjaciela informatyka. On próbuje z niej odzyskać w tej chwili i kilka odcinków, kochani, z Wrocław Trophy i wspaniały unboxing Kacpra. Także wyobraźcie sobie, co do nas musiało przyjść, jeżeli widzicie, jak to funkcjonuje. Słuchajcie, karty bazowe w koszulkach. No to jest nieprawdopodobne. No, zobaczcie, z kim możecie pracować. Zobaczcie, wszystkie te karty są prosto z saszetek. Słuchajcie, Kacper, jesteś pozytywnym, wspaniałym, zakręconym, super facetem. Muszę ci powiedzieć, że słuchaj, naprawdę jesteś
wspaniałym kolekcjonerem mimo swoich, słuchajcie, kilkunastu lat, dlatego że gdybyś miał 10, własny budżet i tak dalej, śmiem twierdzić, że byłbyś jednym z najmocniejszych kolekcjonerów w Polsce. Natomiast ty jeszcze jesteś ciągle nastolatkiem, natomiast już w ten profesjonalny sposób do tematu podchodzisz. No jesteś po prostu mega. No. Myśmy karty tobie też wysłali w bardzo dobrym stanie. Tam poszły do ciebie, słuchaj, nie mówcie Kutkowi, z albumu dałem line'a jednego. Jeżeli ktoś z was ma, to prosimy, bo Kacper zasługiwał na to. Zobaczcie, oto to jest 133. To była karta, która zamknęła Kacpra kolekcję. Także wzięliśmy ją stąd, poszła do Kacpra. Jeżeli u kogoś jest podwójna, prosimy, dobrze? I teraz, tak jak mówię, sporo kart trafiło tutaj. Maskotka i wiele innych wspaniałych kart. Wiem, że z tyłu wpadały też mocne karty, kochani. Game nie wpadał, ale wpadały, słuchajcie, na pewno defensive. Wpadały, kochani, tu. Zobaczcie, jak to imponująco wygląda. No muszę wam powiedzieć, kochani, że jest to naprawdę wspaniały zawodowiec. Kacperku, jeszcze raz cię najmocniej przepraszam, że ten twój unboxing jest, no na pewno nie tak sobie wyobrażałeś 50. wymianę, natomiast ja myślę, że wybaczysz nam to, jak będzie możliwość kiedyś zrewanżowania się, to się jakoś, kochany przyjacielu, zrewanżujemy. Ja już mówiłem prędzej, Zgierz jest w okolicach Łodzi, być może przyjedziemy po prostu kiedyś do Łodzi, kochani, i będziemy z wami pogramy, pobawimy się z Jasiem, pocykamy piłą. Natomiast no w tym momencie no nie wiem, co mam wam jeszcze, kochani, powiedzieć. Oczywiście cały czas masa przesyłek. Nie wiem, kochani, kiedy to mamy otwierać. Nie mamy czasu na sprzątanie w domu. Nie mamy czasu, kochani, na przycięcie trawy. Nie mamy czasu, kochani, naprawdę na wiele rzeczy. Piłka zdominowała nasze życie, co widzicie zresztą efekty tego, bo poświęcamy jej naprawdę sporo czasu. No na turnieju chłopcy zrobili, słuchajcie, nieprawdopodobną mega robotę, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Także jeszcze raz, kochani, ten odcinek puszczam poza kolejnością, natomiast słuchajcie, na resztę z Wrocławia turnieju poczekajcie chwilkę, kochani, czekam na to, że ta karta, że się da odzyskać te filmy, które były na tamtej karcie, dlatego że stoimy na odcinku 11, kochani, na odcinku 11 Wrocław Trophy. Także czy u was dalej jest zacięty mecz 1-1? Słuchajcie, przejdę na chwileczkę do FIFA, dlatego że Łukasz do nas przyszedł. Także Kacperku, jeszcze raz ciach dla ciebie. Guteczku, dawaj jeszcze raz podziękowania dla Kacpra, bo on już tych podziękowań dostał. Guciuś, daj piąteczkę, bo to jest replay film dla Kacperka. Guteczku, halo, obudź się. Kacperkowi dziękujemy. Dziękuję. Super. Nie znam pada, jak was dom kieszy. Jak to Google? Kochani, chłopaki świrują, wariują, ale na razie mają 1-1. Słuchajcie, Jasiu, jeszcze raz tobie też, kochany, dziękujemy za budki. Powiem wam szczerze, że w trakcie unboxingu byliśmy święcie przekonani, że to nasz numer i będziemy grać. Obija rekord. O, takie rzeczy? Ładny trik był. To cię chyba Łukasz nauczył, co? Dokładnie, świat umiesz, no, zrób. Poważnie? To, ale to nie przeszkadzaj mu, Gutek, daj mu, niech zrobi. Tylko strzelę gola, tak? No. To są, słuchajcie, ale akcja, ale wow! Kogo tam masz, Harta na bramce? Ale zrobił robotę. Zrobię na arenie treningowej, no bo tu się chyba nie ma. Nie da podczas. Słuchajcie, no, mamy wrzutkę. Wrzuca kto? Fabregas? Courtois. Courtois wrzuca, bo to końcówka meczu, bramkarza przygoniłeś, no dobra. Ale najczęściej bramkarz jest wysoki, to lepiej jak do główki idzie, jak do wrzutki. Proszę bardzo. I? Kurwa, dobre uderzenie! Ła, ale pocisnął, ja cię kręcę, Łuki, ale cię zgasił, dawaj pionę. Jeszcze ratuj to, ratuj to! Aleś to cię ucisnął. Dawaj, to jest 10 minut. Słuchajcie. Courtois był w Cieszynce? Tak, dawaj. Jasiu, dziękujemy, jeszcze raz ci mówię za koreczki. Słuchajcie, koreczki trafią na pewno w dobre ręce, dlatego że my, kochani... Tak, jak wraca, no, a on strzela. Ale to pięknie, takiego spod kolanka, tak spod, wiesz o co chodzi, widziałeś? Tak spod siebie to był strzał. A teraz, to, teraz go aż nagrano klip z gry, czyli spodobała się Fifie bramka, bo była ładna.
A to takie wbiegane do bramki, no dobra, no liczy się, aby do celu. Także kochani, podsumowując, ten odcinek leci poza kolejnością. Dzisiaj mamy, co to dzisiaj jest, chłopcy? Wtorek, tak? Chłopcy? 13 albo 13. O, ale brama by była, ty przecież pusta bramka była, jak ty to łuki zrobiłeś? No bo jest teraz błysko. Ale widziałeś go, że pusta? No. A to ten hard, to Gutek już świruje chyba na karne, chce iść. Słuchajcie, no nie, no jak wyszedł z bramki, to znaczy, że wariuje coś tutaj. Chłopaki chcą chyba 11 sprokurować. O, pewnie, że tak, wygonił Harta, ale znaczy Kurtua, ale Łukasz się uparł i niech bombarduje bramy. Łuki, jeszcze masz 5 minut. Jaki 5 minut? Jakąś minutę. Ciebie to jest minuta. Jest! Kary! 11. Jest, rzut karny, Kurtua. Słuchajcie, ja widzę, że chłopaki na wesoło się bawią i o to chodzi, kochani. Co? Wynik jest. Nie dostałem żadnej kartki. No uwaga, patrzcie. Nie. Łuki, kim walisz? Nie, to nie będzie. Coś ty zrobił, Kolku. Coś ty zrobił, Kolku. Słuchajcie, jaką Łukol piękną bramę strzelił w ogóle w meczu, który, a nie powiem wam, bo będziecie ten mecz oglądać na kamerze, to szczegółów wam nie podam, ale śliczna brama mu siadła. Ja się z lewej nogi to podkręci. A ty, Łukaszku, powiedz mi, jak wtedy tylko tą jedną szczegół, jak strzeliłeś tą bramę, słyszysz, co na początku jej nie uznawał, to widziałeś, że weszła, czy nie? Weszła. Z twojej perspektywy widziałeś, że weszła, nie? Yes. Słuchajcie, piątki se przybić, fair play. Słuchajcie, nie, opowiemy wam tylko jedną sytuację z Łukim, nie? Łuki, opowiedz, jak to było. Podchodzisz do rzutu wolnego i co? Że ja podchodzę do rzutu. A z kim gramy jeszcze, powiedz? Z Football Academy Szczecin. I gramy z nimi o wejście do ćwierćfinału, czyli do półfinału, do najlepszej czwórki. Ja jestem pod półem boiska. No. Ja strzelam taką, że piłka tak się podkręca i tak spada. Ej. Tak podkręcam, piłka tak leci. Przeszłam nad bramkarzem, a w siatce była dziura. Tak. Tam było takie, że... No i tak po siatce spadało. Spadało po siatce i przeszło pod bramką. I sędzia mówił, że nie było, ja mówiłem, że było, wszyscy mówili, że było. Tylko nie. Dobrze, że stała taka drużyna za bramką i oni potwierdzili, że było. No, ale obca drużyna. Słuchajcie, ja tam do tej siatki też podeszłem i faktycznie z jednego oka siatka była zrzucona, a Łukasz tak przepięknie uderzył i pan sędzia po meczu do mnie mówi, no patrzę, wpada do bramki, nagle tracę ją z oczu, ona wypada z bramki. Mówi, wszyscy pogłupieli, nie wiedzieliśmy, kochani, czy bramkę uznać, czy nie, ale wy to zobaczycie, kochani, jak odzyskamy kartę, bo myślę, że odzyskamy. Mamy dobry mecz, Inter Bayern. A teraz gracie tak, jak jesteście ubrani, tak? O, taki meczyki zagrać, proszę bardzo, będzie Kruz kontra Lewandowski, 2 dziewiątki na wprost siebie. Natomiast ja wam potem dam tylko znać, jak to poszło i idę zamknąć odcinek. Słuchajcie, dajcie piątkę dla Kacpra. Jeszcze raz, Gutku, naprawdę, piąteczka, bez wygłupów. A ten jest we Włoszech czy w Francji? Kto? We Włoszech. We Włoszech, to jest włoski klub, Internazionale. Także kochani, jeszcze raz Kacperku, Janku, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Natomiast liczę na to, że po prostu wybaczysz nam, że wczujesz się w nasze buty, bo to naprawdę jakby nie jest nasza wina, kochani. Ja do samego końca jakoś nie powiadamiałem ciebie, że taką mamy sytuację, bo bardzo wierzę w tego naszego pana informatyka, że on to pomoże nam ogarnąć, kochani. Także jeszcze raz do zobaczenia. Dodaję ten film na gorąco, kochani. Także od razu biorę kabel, od razu podłączam, kochani, i ten film macie w kolejce w tym momencie jeszcze dziś na antenie. Do zobaczenia.